Śpiewający koniec roku w Radomiu. Oprócz 15. festiwalu kolęd i pastorałek, którego finały odbędą się już 29 grudnia, w Resursie Obywatelskiej zaprezentowali się młodzi muzycy związani z naszym ośrodkiem kultury. Nazwa imprezy Sing Sing była nieco myląca, ponieważ wystąpili nie tylko wokaliści, ale także instrumentaliści, jak na przykład znakomity zespół Frument. Wszyscy bohaterowie tego wieczoru są lub byli związani z Resursą. Większość z nich uczęszczała tu na zajęcia wokalne lub, tak jak formacja Frument czy akordeonista Piotr Zarzyka, wielokrotnie uświetniali swoimi występami imprezy organizowane przez naszą placówkę. Rafał Glimasiński oraz Joanna Pawlina to wokaliści uczęszczający dawniej lub obecnie na zajęcia muzyczne i teatralne w Resursie. Młodzi artyści zaprezentowali utwory swojego autorstwa. Rafał wykonał piosenkę pod tytułem More Beautiful, a Joanna Pawlina utwór Marzenie, czyli Dream. Silną reprezentację podczas koncertu Sing Sing miała grupa wokalna Resursy w składzie Karolina Osuch, Ola Rogala, Weronika Pusa, Angelika Kaluga i Sandra Ślusarczyk. Cztery ostatnie piosenkarki zespołowo szukały na scenie mężczyzn. Dookoła jeden z drugim, jak nie nerwus, to histeryk, trochę cwaniak się tam rówa, niepoważne to nieszczere, jak bezwolne manekiny. Wystawiane i kopane, gęby pełne wazeliny, oczka stale rozbiegane, bez godności, bez honoru, zakłamane swoje racje, wykrzykuje tak i w domu. Śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy, orły sokoły, herosy, dzieci mężczyźni, na miarę czasu. Gdzie te chłopy? Nie wiemy, czy poszukiwania chłopaków zakończyły się powodzeniem. Wiemy natomiast, że grupa wokalna Resursy ma nową nauczycielkę śpiewu, którą jest Ola Pawłowicz, do niedawna Jeżak. A propos, gratulujemy ślubu. Swoje pierwsze muzyczne kroki stawiała wiele lat temu w Resursie. Ola świetnie radzi sobie nie tylko jako nauczycielka śpiewu. Przyjemność sprawiają jej przede wszystkim występy. Dlatego żegnaj świnka, już nie będę twoją krzynką, nie najlepsza z możliwych żab. No i jeszcze daj mi mordki, nigdy tak nie będziesz słodki, jak z walizką w każdej z twych kochanych łap. W każdej z twych kochanych łap. Syriusz, znany także jako Kanikuła, to najjaśniejsza z gwiazd nocnego nieba, położona w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa. Nazwa pochodzi ze starogreckiego Seirios, czyli gorący, ognisty. Syriusza gołym okiem widać niemal z całej kuli ziemskiej. Mamy nadzieję, że Sergiusz Cyngot, występujący w Teatrze Poszukiwań, stanie się kiedyś gwiazdą światowego formatu.
póki co pół żartem, pół serio, nadaliśmy mu w Resursie pseudonim pochodzący od nazwy tej gwiazdy. Jego występ podczas imprezy Sing Sing był, podobnie jak grecka nazwa Syriusza, ognisty. It's only that you don't remember what happened in December, but now you're ripping out those pages, you're ripping out a story from your heart. There won't be sky. Warto dodać, że Sergiusz jest wszechstronnie uzdolnionym artystą. Oprócz występów w teatrze oraz popisów wokalnych, sam napisał 3 piosenki, które wykonał tego wieczoru w Resursie. Były to utwory Grief, Please Return oraz Strony. Wszystkich chętnych zapraszamy do Resursy na próby i lekcje wokalne z Olą Pawłowicz. Wielkich karier nie możemy w 100% obiecać, ale przyjemność płynącą z muzyki i śpiewu jak najbardziej. Jubileusz 5-lecia działalności hucznie świętował w grudniu Amatorski Teatr dla Dorosłych Resursa. Grupa skupia blisko 20 pasjonatów, na co dzień pracujących w przeróżnych branżach, którzy w każdy wtorek w Resursie doskonalą swoje aktorskie i reżyserskie umiejętności. Założycielem teatru jest Robert Stępniewski, reżyserujący większość spektakli, z których kilka zdążyło już zostać docenionych prestiżowymi nagrodami, m.in. na festiwalach w Choryńcu Zdroju czy Zamościu. W ciągu 5 lat Teatr Resursa dał kilkanaście premier, a podczas jubileuszu zaprezentował kolejną – monodram Bogusława Szefera Audiencja 2 w reżyserii i wykonaniu Marcina Fortuny. To było pierwsze z, jak się można domyśleć, 5 wydarzeń jubileuszowego wieczoru. Brawurowe wykonanie tekstu Szefera, łączącego poważną problematykę muzyczną z groteskową formą, spotkało się z entuzjastycznym odbiorem publiczności. W muzyce współczesnej ostatnich lat dokonały się, jak wiemy, olbrzymie przemiany w zakresie niemal wszystkich jej przejawów. Jej charakter, w przeciwieństwie do charakteru muzyki barokowej, klasycznej czy romantycznej, staje się coraz bardziej złożony. Być może nauka znajdzie kiedyś dla wszystkich poczynek ostatnich lat jakiś wspólny mianownik. My jednak nie możemy dzisiaj w żaden sposób przewidzieć, co stanie się z symptomatem współczesności. Nieporządek. 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 Myślę, że sam autor nie wie do końca, o czym to jest. Na pewno jest to performatywna błazenada i ja przyjmuję taką wersję. Mhm. Czyli forma jest ważna, no ale jednak będę naciskał. Treść. Co chciałeś przekazać nam dzisiaj na scenie? Myślę, że zabawę. Mhm. Zabawę konwencją pewną. Kiedyś, kiedy zaczęto grać ten spektakl w latach 50., 60. Była to prowokacja, która była przedstawiana na salach koncertowych. Tam rzeczywiście miało to dużą moc, szczególnie wtedy, kiedy bohater tego spektaklu demolował kompletnie fortepian. No ja akurat dzisiaj postanowiłem oszczędzić instrument i nie znęcać się nad nim do końca. Także troszeczkę ta konwencja była zmieniona, ale rzeczywiście takie sytuacje miały miejsce. Kolejnym elementem jubileuszu był wernisaż czarno-białych fotografii członkini teatru Doroty Wulczyńskiej.
Na zdjęciach zostały uwiecznione próby do spektaklu Kochanie, jutro zaczniemy od nowa, według scenariusza radomskiego pisarza Grzegorza Bartosa. Tekst powstał w oparciu o wiersze ośmiorga poetów z Radomia, zaś, co ciekawe, samo przedstawienie nie miało jeszcze swojej premiery. Powstały za to interesujące fotografie, niezwykle trafnie obrazujące złożone relacje damsko-męskie z tekstu Bartosa. Bohaterami są cztery pary, damsko-męskie, cztery kobiety, czterech mężczyzn i rodzące się między nimi uczucia od melancholii, od fascynacji, po smutek, zdradę, gniew czy beznadzieję. To wszystko można, drodzy Państwo, zamknąć w jednym słowie – miłość. A miłość, jak wiemy, jest inspiracją dla wszelkich sztuk artystycznych. Po otwarciu wystawy publiczność powróciła do sali widowiskowej, gdzie można było zobaczyć kolejny spektakl. Tym razem gościnnie wystąpił teatr Scena 05 z Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu. Założycielką i opiekunką grupy od 17 lat jest Monika Żurek. Młode artystki z MDK-u zaprezentowały sztukę I nic na podstawie tekstu Nuda Grzegorza Sławińskiego. Nie będzie padać! Czwartym wydarzeniem teatralnego maratonu w Resursie były Trojanki Eurypidesa w adaptacji Jeana Paula Sartra, czyli spektakl, podczas którego zaprezentowała się cała grupa Resursy. To historia kobiet, które po upadku Troi dostają się w ręce zwycięskiej armii Greków. Reżyser Robert Stępniewski uwspółcześnił klasyczną adaptację, dodając m.in. do scenografii zdjęcia z ostatnich konfliktów zbrojnych na świecie, dzięki czemu powstał uniwersalny traktat o wyniszczającej sile każdej wojny, z której de facto żadna strona nigdy nie wychodzi zwycięsko. Weź tę starą! Ona jest pierwszą przyczyną całego nieszczęścia! Jej brzuch zrodził Farysa! Bogowie wiedzieli, że ten niegodziwiec stanie się przyczyną wojny! I to jakiej wojny? Znakomitą przeciwwagą do problematyki ciężaru gatunkowego Trojanek było ostatnie oficjalne wydarzenie teatralnej uczty w Resursie, czyli występ kompanii teatralnej Mamro z Białołęckiego Ośrodka Kultury w Warszawie. Aktorzy dali na scenie wspaniały popis. Perypetie reżysera, który kręci filmową wojenną epopeję, w którą co i rusz ingeruje rząd, sponsorzy i różne tajemne siły, rozbawiły do łez publiczność, która długo po występie nie pozwalała artystom zejść ze sceny. Przepraszam, nie widzieli panowie klapsa? Się zapodział. Nie no, przepraszam bardzo. Powiem ci tylko tyle, Jureczku, że tę scenę napisał nam sam minister. Antoni? Nie, nie. O, jak ty się mogłeś skończyć na taką ingerencję? Gdzie twoje zasady? Ideały! Reczku, ja chcę tylko skończyć ten film przed zimą. Nic więcej! Więc rusz łaskawie swój ideał, zanim tu całkiem zamarzniemy! Proszę państwa! Proszę do pracy! Kamera! Poszła! Nie! Pojedyncze rolnictwa, 44 ujęcie pierwsze! Akcja! Żyjemy! Potem były życzenia, urodzinowy tort i długie kuluarowe rozmowy z bohaterami wieczoru, którzy opowiadali o swoich pasjach i drugim, artystycznym życiu, jakim jest uczestnictwo w Teatrze Resursa. To jest pasja wszystkich osób, którzy występują w teatrze. No bez ich zaangażowania, bez
pasji, emocji, właśnie tego podniecenia, no by nie powstawały spektakle, nie powstawałyby role. No, aktor musi wypełnić tą swoją osobowością postać w sztuce. I to jest fantastyczne. To jest, myślę, coś, co wszystkich podnieca właśnie w pracy w teatrze, żeby wypełnić sobą postać w danej sztuce. Uwielbiam po prostu ludzi, z którymi pracuję. Dla nich tu przychodzę co tydzień, a czasami nawet dwa razy w tygodniu przed premierą. No i przede wszystkim no, kręci mnie to, że jednak teatr gdzieś jest moim niespełnionym marzeniem i tu mogłam w wieku już dorosłym, tak, no, je spełnić i bardzo się z tego powodu cieszę. W teatrze mam możliwość, co pół roku jestem kimś innym. Raz jest się antycznym bogiem, raz jest się zwykłym imigrantem, raz się daje w mordę, raz się w mordę dostaje i to tak wesoło. Co pół roku mniej więcej to się zmienia i ja myślę, że dzięki temu ja się w końcu dowiem, kim chcę być, jak dorosnę i będę. Kiedy dowiedziałam się, że powstał teatr amatorski, że mogę dołączyć do grupy, bo pierwsze spotkania już były, to szybko dołączyła, dlatego że teatr to jest pasja moja, na pewno wynikająca z próżności, bo lubię występować, lubię grać przed publicznością, można swoje emocje okazać, można zagrać postacie, które w życiu człowiek by tymi postaciami nie był, bo życie to jest życie, a teatr to jest teatr. Już 25 grudnia, po raz 2016, święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji pracownicy Ośrodka Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska życzą Państwu boskich i szczęśliwych dni spędzonych w przyjaźni w gronie rodzinnym. Kiedy już wigilijne karpie, prezenty i Kevin sam w domu umilą Państwa święta Bożego Narodzenia, zapraszamy wszystkich do Resursy. 29 grudnia, wielki finał 15. Festiwalu Kolęd i Pastorałek Staropolskie Kolędowanie. Od godziny 10 przesłuchania finałowe. Następnie Jasełka w wykonaniu Teatru Skene z Katolickiego Liceum w Radomiu. O 17 wręczenie festiwalowych nagród, koncert laureatów oraz kolędowanie zespołu Sing Connection z Gliwic. Zapraszamy!